Dobra, tu już 30 jest. Kierowniku było dobrze. O kurna, ty. On to będzie sam klepą. Witam was tą piękną pracą Marianka, człowieku lalka. Nie no, w sumie ma pytania jakieś? Oj, średnio. Ale nieważne, patrzcie na to. Śnieżek i jest Marianek. Jak jest Marianek, to będzie latane. No bo co? No bo śnieg, no to wiadomo, trzeba latać ludziska. Zbieramy ekipę i śmigamy. I coś wam powiem, taki guzik jest zbawienny w lato, co nie? Tutaj to nie działa, ale nieważne. Niech będzie zbawiennym dla nas, to jest guzik subskrypcji. Tyk, klikacie. I jesteśmy w domu. Żebyśmy mieli możliwość latać takimi sprzętami, wam pokazywać, wyjazdy robić i może w góry polecimy w ogóle. No, dzięki. Siema. Jest Jon. Ja to było dużo gorzej. Serio? Ciekawe, tak o co mu chodzi. W sumie moje, to się zaraz pogubił. Co robisz? Tak, nie powinno brzmieć co robię, tylko jak dużo mocy przekazuję Marenkowi. Kurde. Lubi na ostro, ale cringe. Oh no, cringe. Zapytaj, czy możesz być 4 grosze winny. Ile razy się opalili w spożywczaku, człowieku, na grosika. A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy mieć placki schabowe, biedronki. W nocy? Bo w nocy lepiej się trawi. Patrz, żeby się nie zakopali te. 12 seconds later. Siema. O, latki czyściutkie muszą być. Mokra łapa, bo śniegiem wycierałem. Siema. Siema. Jak lata? Dobrze, my już polataliśmy tam. Trochę. Ale patrzę, że boczne szybki, coś kurna w śniegu to... Coś to było. Coś nasypało było. Trochę chyba, co? Siemano, to jestem. Już ładna BM-ka. Skoda? Ładna to ona była kiedyś. Półklatka. Jaki silnik? Jakiś stroker, coś zrobiony z 2.8 na 3, ale... Trochę szkoda, no wiadomo. Ładna. Felgen ładny. Homo jesteś. Może była kiedyś. Homo wiadomo. Kupiłbyś, co? A na jest półtora. Tylko trochę lipa, bo tutaj jest 3 litry, tam jest 2.8, a my mamy 1.8 całe. Ale w sumie śnieg. I słaby zimówki jeszcze mamy. Siema, mamiku, co tam? A dobrze, w pożądalu. 360 na zakręcie zrobiłem na trójce przy stówie. O panki, dobre ma. O człowieku, górna. To my tylko śmieci mamy. To my tylko na śmieciach latamy. Nie będziemy nożyć. Było już dzisiaj, ciekawie. Oby w nic nie wpaść, nie? Tak. Marynuje coś tam. Fajnie. Dawaj płatek. Sami. Marian, fuja. Dawaj parki. Fajny krawężniczek. Myślałem, że to taki fagonny. No. Ej, pięknie tu jest. Można do ciebie? Śmiało, i coś dawa. Nagrać? Strasznie mnie coś. Czekaj, zaraz ja może coś. Nie no, kompsztylowi to niczego nie brakuje. Jaj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 
Ja pierdzielę! Pagdał, wygieł! Oj! Kierowniku było dobrze! O, tu się wgięło, kurde, ten pas trochę. Trzeba będzie go trochę kapsnąć. I to jest ścigany. No. Ale co ty myślałeś, że ten zakręt się ten? Nie, my temperaturę ustawialiśmy. Domyślili się. Takie są historie. Nocne drifty. Stara będzie nóżka. Tak. Wyreguluj, żeby dobrze świeciła. To nie ma świecić, to ma wyglądać. Ale powiem wam, że z takiej prędkości to dość było spektakularne. Tak? Tak, no kurna, człowieku, z tyłu to też wyglądało konkretnie. Bo ty się za bardzo wkręciłeś te 360 dzisiaj, wie? Mamy tryty jakieś, żeby o tak złapać? Mamy chyba tryty. Dobra, może mocno nie. Jedziemy dalej, panowie, nie ma nic. Zmieniamy ziomków i kurde tyle, no. Mitów. Zawinąca z siebie. Kurwa, pół spodowie. Wklepany. Tak. Marian! Marian lubi. I tu można latać. No, w kisz trochę jest ty.
A pan ma tak pewnie, że jest maszy? Bo to Marian. Jest dość fajnie. Tutaj ciasno jest. Kurwa, tu już 30 jest. No bo kurna nie podciąłeś, no. No ale kurna, przód wyniosło, no. Czekaj, nawet wyjść nie mogę. Po co to było komu, po co? Zróbmy małą w ogóle analizę, co się wydarzyło. Jeden zakręt i szedł drugi. I tutaj droga tak szła. Tylko mi to drzewa, a tutaj była skarpa. I było tak, lecimy tutaj i w tym momencie się przerwało nagrywanie nam. Już, od wstrząsu tutaj. Lecimy tutaj, no i generalnie leciał. W lesie było bardzo ślisko. Robił przykładkę, ale przód się odkleił. No i były zwiotce, no. Albo próbować walić bokiem, co już się w sumie nie udało. Albo skręcić tutaj, no ale jak on nie skręcał, na wciśniętym hamulcu, bez ABS-u, się sunął, no. Żeby była ABS, to może byśmy wyratowali. W takim wypadku polecieliśmy po prostu na skarpę. Cyk, od skarpy się wybiliśmy trochę. I w drzewko, więc w sumie uderzenia mocnego nie było, no ale było, no. No i zobaczcie, co dalej się działo. Siema, co zrobiłeś? Wyjebałem w drzewo elo. Ale z**ałeś, no. Ale patrz, jak przeskoczyłeś. Hamowałeś, tam nie wiązało. Ale chłopie. Podskoczył ładnie. Kurna, żeby tego drzewa nie było tam, to jeszcze by było spoko. A tak w drzewo przy**wiła. Myślałem, że będzie mocniej. Biedactwo, Marianek, no. On to będzie sam klepą, za karę. A jeszcze chwilę temu powiedziałem, ale się pewnie czuję, nie? Się prowadzi, nie? No przód trochę dostał. Ale wybiła się fajnie. Ale ciekawe, czy silnik nie p***nął, bo tam kurna w sumie taka skarpa, że może wiesz. I Marianek, no. Po co to było? Ale najgorzej, że mi aparat wypadł z rąk. Mi też. I poleciłem na dół. Zajebałem. A gdzie za... O kurna, ty! Aja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 j
pojebany kawałek. Aha. To kurna dobry wieczór, ty. No. Trzy fury rozjebali. Ja tylko patrzę, to to. Rozjebałem i patrzę, wy na wprost napierdalać. Myślę, o kurwa. Taka była dobra buda. Chyba nadal nie jest najgorsza, no. No, myślę, że tutaj podróżnica nie jest raczej cała, no. Będziemy pchać, co? Znaczy, na pewno nie. Dawaj! O, lala. Jeszcze dojedzie. Laleczka. Kręcić się nie chce. W takim pięknym kraju jak nasz musimy wyjąć akumulator, no bo jak żeby inaczej, nie może samochód stać gdzieś opuszczony i mieć akumulator w środku, bo oczywiście teraz go nie będzie. A kulinus. Dobra, dobranoc pani. Niech spoczywa w pokoju, Mariadek. Dziękujemy. Ale ten Marianek to człowieku już swoje przeżył. Tu opity, tu opity. A fajnie by było mieć furkę, która jest taka do jazdy na co dzień. Bo jednak jak masz gruza, w żaden sposób nie da się tego gruza ocalić przed tym, żeby był daily. Nie ma czegoś takiego pół gruz, pół daily. Musi być i gruz, i daily. Dwa auta. A gdzie można zdobyć drugie auto, skoro mamy już gruza? Na przykład w konkursie Leti Shops, gdzie do zgarnięcia jest Mercedes GLA 200. Zasady są banalnie proste. Wbijacie na Allegro poprzez Leti Shops i robicie zakupy za minimum 40 zł. I gdy cashback zostanie wam przyznany w statusie oczekujące, wbijacie w pytanie konkursowe, które brzmi: dlaczego lubicie robić zakupy na Allegro i gracie o Mercedesa? Ale może niektórzy z was nie kojarzą, czym jest Leti Shops. Leti Shops to serwis cashback, który za promocję sklepów na swojej stronie, a jest w prawie 4000, dostaje prowizję, którą dzieli się z wami klientami robiącymi zakupy w tych właśnie sklepach, którą później możecie wypłacić na swoje konto bankowe lub PayPal. Easy money. Także, jeśli jesteście zainteresowani konkursem, to wbijcie do linków w opisie, sprawdźcie zasady i grajcie o Mercedesika, bo w sumie spoko sprawa posiadać takie daily. Wracamy do Marianka. Dobra, żeby nie było. Marian. Uderzony, ale jary, Marian. Będzie żyć. Historia kołem się toczy. Jesteśmy w miejscu, gdzie Marianek powstał z popiołów jak Feniks i dzisiaj... Jest w jeszcze gorszym stanie i jeszcze lepiej powstanie. Trzeba odkręcić, no to tu dużo gadać. O, czekaj, chodź tu. Zawaliliście, patrz! Wiatrak w ogóle się nie uszkodził. Znowu tylko zmieniamy chłodnicę i śmigamy. No, no zobacz, jak to wygląda, zawaliliście. To jest prostowanie nawet. Ale zobacz, że ta lampa w ogóle nawet nie wygląda źle. Jest czego rzeźbić. Bez serce się raduje. Dawaj. Panie, wiesz, że ktoś się delektuje? Ja nie tylko, za każdy łykiem. Perfekt. Kiciuś drugi nazwał ale się Marianek. Witamy, jedziemy do Marianka. Nie, do Marianka braciaka. Maciuś to Marianka, brat.
Mocniej. Kisbel, oby zdrowa była. Dawaj jeszcze młota dużego. Dawaj jeszcze młota dużego. Młotek jeszcze duży jakiś. Prostujesz podównicę? No, ale się wykazałeś ty. No, czekaj. Wygnalca. Stachu! Co? Gdzie są moje pieniądze las? Gdzie pieniądze są za las? A co się wczoraj wydarzyło? Powiedz. Się wywaliło. Auto. Babom, babom. Kurna minulka, no. Nie było to potrzebne, przyznam szczerze. Ale... Na pewno też nie było niepotrzebne. Ej, jak podrości, ty. Coż to, o, widziałeś? Jest prosta. To za pół roku będzie działo jako rodzynek zbity z Niemiec. Już, masz odkręcaj. Chłopie, to nie jest problem. Trzeba tylko trochę do dołu. Może ewentualnie lepsza sprawa. Ale to ewentualnie. Sprawdźmy, czy jest olej. Jest. Dobrze, wystarczy. Czyli podsumowując, to nie był najmocniejszy strzał. No, w tym, w którym uczestniczyłem, to na pewno nie był najmocniejszy, no ale... No bo generalnie, żeby... No nie wiem. Nie chcę się gadać. Stachu! O, widzisz, chłop już prawi, o, pyk i będzie tyl. Oby na bok już ściągnąć, tak sobie myślę. Jak, do góry, tak skręcisz? Tam się łudnie, tam się skróci. Albo taki adapter, nie? Że jakby trochę niżej będzie. Jak są adaptery skrętu, to adapter podłużnicy. No. Kurna, tak się budżetuje z tym. Głupi ci? No bo fajny samochód był. Takim głupio, że nawet nie chodzi o to, że... Tylko chodzi o to, że... Dzięki. Bez kiedy musisz tam podstawić, ty podmiot. Wybacz, jak teraz sztywno fajnie. Idzie! Idzie! Nie, serio poszło. Coś tam poszło. Poszło, poszło. Ale poszło. Zawinął za siebie. Gucci belt? Gucci belt. Jak to normalnie wchodzi na otwory? To już normalnie na otwory się mieści. Rzucamy tą robotę tego YouTube'a. Zostajemy blacharzami, kurde. Tak. W dupę walonymi jesteśmy blacharzami, druciarzami. I człowieku, wbijają do nas tacy z gruzami za 500 zł. I my za stówkę w godzinę im, człowieku, robimy generalkę, blacharkę. Ej, nie, dobra, dawaj manitu. Walimy to w dół i jest człowieku lalka. Konko! Chłopie, ale to normalnie się robi na oko? Tak się prostuje, czy jak? No tak powinno się robić, kurde. To jest... O to właśnie chodzi, tak? Ale tak. Jeszcze! Jeszcze! Tuba się podnosi, pan! Dawaj jeszcze trochę! Kąt! No, czekaj, puść! Tak mi się wydaje, że jeszcze trochę można zgnieść to. No to zmieści... Bo zobacz, już zeszło. No, 2 centy różnicy. Nie, to dawaj jeszcze w dół, no. Kąt! Dobra! To jest taka braterska miłość. Braciak Marianka pomaga Mariankowi wrócić do zdrowia. To szlachetne z twojej strony. 38,5 jest. Cicho. I jest 38,5. Jest! No co ty gadasz? Jest! Jest lalka, człowieku. Stopie. Jest lalka, chłopie. To niskobudżetowe naprawy. Tylko kupujecie manitu za jakieś 200 koła i śmigacie. Dobrze by było. Składamy to gówno. Mówię, jeszcze dzisiaj będzie latać. Jeszcze dzisiaj kolejne drzewo. Flashback. Jako nadworny mechanik już... Jest tak w domu? No jest połamane. Dziura, o patrz, o wpadło. Flashback. Mieszasz dupę? To jest klej miesiany. Tylko zimny spaw kładziesz, co? Będzie git? No. Masz coś długiego, prostego? A ty tylko połamiesz migzany. A wiecie, że właśnie to jest przyrząd do układania wiązki w samochodzie? Patrz, blacha była na zety. A że? Dobra, mamy zderzaczek nie w kolorze, bo w kolorze nie mieliśmy i więc mamy taki, no. Uwaga, my już nie żałujemy kasy za botokoty. Zainwestowaliśmy w normalną bazę i lakierek, człowieku, w kolorze Oriental Blau. Orient Blau. No i będzie taki pull lift. To jest właśnie odpuszczone. Tyk! Dzień następny, dzień poprzedni. Patrz, mamy tutaj zderzaczek, mamy lampy nowe. Wszystko ogarnęliśmy, oprócz tego, co jest najważniejsze, żeby uruchomić auto, czyli tego... Czyli takiego... Trafiliśmy z kolorem, jak myślisz? No pewnie, że nie. Bardzo ładnie. Wymieniamy generalnie te ślizgi, bo robimy pół lifta. Zderzaczek będzie sprzed lifta, a reszta jest z po lifta. No tak o? No i kozak, chłopie. Wjechało. Chcesz gadać o braku spasu? Zero braku spasu. Drugi. Co, wyzdygani? Dobry? Unboxing.
Ty. Halo, dzień dobry. Halo. Halo. Jak się pan nazywa? Halo, Maciej. Maciuś, ty to ty? Papi. Ale ładny zderzak macie. Dzięki. Kurna, Paczek, zawaliście się. Co ty chcesz zrobić? Rozkręcasz, a i tak roz... Z tego co widzę, pas jest zamontowany i teraz przyszedł czas na montaż lamp. Nie montaż, tylko montak. Aż tak dobrze to nie miało być. Ono teraz wygląda jak M3. Autentycznie E90 M3. Nie spodziewaliście się takiego liftingu. Wsadziliśmy zderzak przedliftowy, a wyszło M3. E90, generacja do góry, chłopie. Jeszcze nie dokręcone, ale przymiarka jest w porządku. Ale patrzcie, jak wygląda fajnie z tym zderzaku, kurna, przedliftowy. Widzisz? Krośnie. Bo ono jeszcze tu z boku powinno być przykręcone, nie? Tutaj się trytuł przyłapie i będzie git. Siedź! Maciek, daj tryty. Co ty się, Marianku, grzebiesz ty? Marian. Za co zrobione? Za mont i bouny. Po francusku tak. Za mont i bouny. Pytasz się o coś? Nie. Generalnie dałoby się to zrobić normalnie, ale po co? Skoro zip jest szybszy i łatwiejszy. Ostatni szlifen machen przed final odpalenie. Tutaj robię o tak. I już. Już? Już? Już, wszystko. Szkoda, że nie czarna, ale nie wybrzydzamy. Ma działać. Nie widać, co było robione. Dobra, z racji, że padaka już poskładana, to zobaczcie efekt finalny i jak wygląda świeciuch po naszych naprawach. Kurna, ale padaka, człowieku, jest ostra z tej fury, że w sumie jeździ spoko. Delikatnie ściąga w prawo, ale to tak naprawdę, to tak totalnie minimalnie. Wręcz jak się skręca, to jest po prostu łatwiej w prawo niż w lewo, ale jak trzyma się kierę prosto, to... No tak, jedzie ktoś prosto. Ktoś niewprawiony by nie wyczuł nawet. Gorzej jak właśnie odpuścisz gazu, ale mi się wydaje, że to jest kwestia zbieżności. No i co, zaraz zobaczymy, jak ona tańczy, nie? Trzymaj, siadaj i pokaż. Dawaj. Ale myślisz, że zatańczy? No jedynce tak, ale na dwójce to raczej nie ma szans. Już nie tak ochoczo, ale kurde, na takim okrągłym to by na pewno dobrze chodziło. Ważne, że lata, kiera fajnie odbija. Serio, odbija swogo. No naprawdę furka jest gotowa do dalszego upalania. Szkoda już jej, nie? Jednak BMW to jest BMW. No to jest fajne w BMW, no. I fajne by było też to, jakbyście wbili w komentarze i napisali Marianek Wieczny. Bo ta fura naprawdę zaskakuje mnie tym, że po takim strzale nadal jeździ. Jeszcze nie było takiej fury z takim strzałem. Także wbijajcie, zostawiajcie suba na naszym kanale. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z przygodami Marianka i innymi. No i wbijajcie także do linków w opisie, do Leti Shops, bo możecie wygrać Mercedesika, także sprawdźcie to. No i na naszego Instagrama Motokoty. I dzięki za oglądanie. I elo, ziomeczki, i widzimy się w następnym odcineczku.